Dobry wieczór, to jest Chodzisz, jesteśmy po koncercie i teraz mamy sukces, bo będziemy rozmawiać z znanym polskim gitarzystem, kompozytorem Markiem Napiórkowskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zapoznałam pana i właśnie chciałam rozmawiać o tych warsztatach, bo dzisiaj zaszła do klasy i widziałam takie ciekawe ćwiczenia. Jaki raz pan tutaj wykłada? Oj, to jest. Ja tutaj zaczynałem pierwszy raz, jak uczyłem się grać, to przyjeżdżałem tak? 1800 dawno temu, tak. Trudno mi powiedzieć, ile lat, bo ja miałem przerwę. Ja w tym roku jestem tylko 2 dni na taki masterclass mam i 2 dni z wszystkimi gitarzystami mam zajęcia. Natomiast nie wiem, ile razy, długo, to wiele razy tutaj byłem na całym tym kursie. W zeszłym roku grałem koncert tutaj z moim trio. Pamiętam. Jestem z tymi warsztatami zaprzyjaźniony. A jaki jest poziom u tych gitarzystów, że przyjechali w tym roku, czy jest sporo? No dużo ich jest bardzo, zwłaszcza jak się samemu uczy, dobrze podzieleni na grupy, ale dobry poziom. Poziom tak? Ogólnie rośnie. Ludzie są coraz bardziej świadomi z każdym rokiem przez internet, przez to, że mamy dostęp do tylu informacji, wszyscy mają. A była różnica, kiedy studiowałeś? No tak, tak. Jak ja przyjeżdżałem na początku, nie było internetu. No to... A jak nuty? Nuty różnie. No, my tutaj nie mamy czasu, żeby jakoś szczególnie czytać te nuty. Ale ogólnie poziom bardzo rośnie i to cieszy. No i coraz więcej tych chętnych jest. Mamy taki ładny moment, żeby porozmawiać jeszcze o twórczości, o nagraniach, o tej stronie kompozytorskiej. Co teraz komponujecie? Jakie to jest utwory? 27 września ukaże się najnowsza moja płyta, która się będzie nazywała Hipokamp. To jest taka część mózgu. I na to skomponowałem większość utworów, bo są 2 utwory Davida Bowie też, a reszta są moje. No i ciężko opowiadać, co to są za utwory. Zapraszam do słuchania. Natomiast sam koncept płyty jest dosyć unikatowy, bo nie ma basu, jest zamiast basu, są instrumenty klawiszowe, takie stare analogowe syntezatory, gra Jan Smoczyński na nich i on realizuje partię basu i harmonii. Na perkusji gra Paweł Dobrowolski, tutaj też fajnie wykłada. Tak, jeszcze na instrumentach perkusyjnych różnych przeszkadzajkach gra Luis Ribeiro, brazylijski muzyk. I w 2 utworach Adam Pierończyk, saksofonista znakomity. I to nowa odsłona tej mojej muzyki, bo ja zazwyczaj piszę muzykę na swoje płyty. To będzie kolejna odsłona, myślę, że oryginalna. A jaka to jest po kolejności już? Po kolejności... Która? A! Taka moja solowa to 9. Aha, znaczy, już do jubileuszu dochodzi. Dochodzi, tak, tak. Znaczy ja wcześniej też robiłem różne rzeczy jako co-lider, współlider. Ale moja płyta tak. Ostatnia jazzowa była nagrana w 2017 roku i to była płyta, którą nagrałem z amerykańskimi muzykami. Nazywa się Warszawa, Nowy Jork. Jest Clarence Penn, Manuel Valera, Robert Kubiszyn, ja na gitarze i w jednym utworze Chris Potter gościnnie. A w zeszłym roku, i to było w 2017, w zeszłym roku wyszła płyta zupełnie inna, bo nagrana wspólnie z Natalią Kukulską, taką polską piosenkarką. Płyta, na której ona zaśpiewała kołysanki z moją muzyką dla dzieci. I ta fajnie. Płyta się bardzo dobrze miała, dostała Fryderyka, czyli taką naszą polską nagrodę. Gratuluję. Ważną. Tak, a jazzowa kolejna wyjdzie jesienią tego roku. No to czekamy bardzo, no będziemy obieżali. Ja też czekam, tak. No właśnie, byłam jeszcze zaskoczona, że no pisze tak Wikipedia, że nagrano więcej jak 150 płyt razem. No to jest jak tak. Jak to no, dać rady? To tych płyt pewnie jest dużo więcej, ale to się odnosi do czasu, w którym ja nagrywałem, jakby byłem muzykiem studyjnym, nagrywałem dużo rzeczy. To nie są moje płyty, tylko płyty, w których wziąłem udział. Tak, tak. Teraz od kilku lat właściwie zajmuję się głównie graniem swojej muzyki i na to postawiłem, a kiedyś lubiłem grać z różnymi wykonawcami i tych płyt się nazbierało. To już wiele lat temu było 150, no ale teraz tak strasznie nie przyrasta. Teraz albo biorę udział w jakichś projektach bardzo dla mnie interesujących, że jakby postawiłem na taką, no, na realizowanie tej swojej drogi. No tak, widziałam jeszcze, jest projekty z Dorotą Miśkiewicz. Też tak, Dorota jest tutaj, oczywiście z Dorotą grywam w duecie też. Mam wiele swoich składów też, jakby w różnych odsłonach, że takich grających jest trio, które rok temu tutaj grało.
jest sekstet z Adamem Pierończykiem, Henrykiem Miśkiewiczem, to też z materiałem z innej płyty. Mam duet z przyjacielem moim, Arturem Lesickim. Nagraliśmy płytę, która się nazywa Celuloid i to jest muzyka przerobiona na gitary akustyczne, muzyka z polskich filmów. Bardzo fajny kompozytor, także patrona naszej imprezy, Krzysztofa Komedy, jeden utwór jest, Wojciecha Kilara. No jasne, muszę być. No tak. I tych projektów jest kilka, są te kołysanki. I to mi zajmuje czas i to bardzo lubię robić. Jeszcze chciałam zrobić taką odwrotnie pytanie o gitarze, tak? Dlaczego Aha. była gitara i kiedy to było zaangażowanie? No, mały Ale tak prawdziwo, nie dla Wikipedia, no, jak pewnie, to się wszystko prawdziwo. Zaczynało? Miałem 12 lat, pojechałem do babci na wieś, na wakacje, tutaj niedaleko zresztą w miarę. I tam ciocia Basia taka pokazała mi 4 akordy na gitarze, tak najprostsze. Ciocia Basia zmieniła życie, tak? Zmieniła życie, te akordy mi się spodobały, zacząłem ćwiczyć, przyjechałem do Jeleniej Góry, z której pochodzę i tam zacząłem grać. No i tak jakoś mnie to zagarnęło, to samo się stało. A nie było pomysłu tam wymienić instrument? Znam tak dużo historii. Nie, po prostu lubiłem to od razu. A jaka była pierwsza gitara? Ojej, straszna. To były gitary takie, że można by rękę złamać teraz. Ale się lubiło na niej grać. Tak, to czasy były dawne, więc ten dostęp do dobrych instrumentów był mały. Mhm. Więc no, była zła gitara, ale pasji było dużo i razem to się udało. Naprawdę dla mnie jest to ciekawie, jak trzeba obrać ten instrument i jak dla siebie obrać instrument, jaki on dla was ma być. Bo znam, że to jest osobno, każda osoba ma jakieś swoje podejście. No ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu trafiłem na tę gitarę, fascynowałem się wtedy nie jazzem, tylko muzyką Aha. rockową. I ta gitara była ważnym głosem muzyki rockowej, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, nie wiem, tego typu zespoły. Tego słuchałem. Tutaj w Chodzieży, jak miałem 16 lat, to się jazzem zainteresowałem, może ciut wcześniej. Parę miesięcy wcześniej, to były moje pierwsze warsztaty. I jakoś jest ta gitara, może jakbym umiał grać na jakichś innych instrumentach, może by to poszło w inną stronę, ale jest to coś dla mnie naturalnego, zżyłem się z nią. Jest taka teoria, że umiesz coś robić, jak robisz to 10 tysięcy godzin. To ostatnio policzyłem, że już mam te 10 tysięcy godzin, więc nie robię tego z przymusu, po prostu robię to z czystej przyjemności i ciągle mam ochotę, żeby to robić. No i ostatnie pytanie jeszcze mam. Co by chcieli powiedzieć o tym miejscu, o Chodzieży? Co dla was znaczy? No bardzo ważne miejsce, święto muzyki, sentymentalny też wątek, bo tutaj zaczynałem, byłem tu już tyle razy, tyle mam wspomnień. Zawsze cieszę się, że mogę przyjechać, choćby na 2 dni, tak jak teraz. I tutaj spędzić miło czas z przyjaciółmi, z kolegami muzykami i widzieć entuzjazm młodych ludzi, że tylu chce grać, iść tą samą drogą. I bez względu na to, czy ludzie, którzy tutaj studiują, uczą się, będą muzykami potem, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest tylko to, że realizujemy pasję, chcemy grać, śpiewać. To jest piękna sprawa. Dziękuję bardzo za ten wywiad. Dziękujemy.